Ławka jak ławka, tak mogłoby się wydawać, jednak jeśli już ktoś chce z niej skorzystać, to będzie musiał zrobić mocny przysiad. W nowej wiacie przystankowej w Katowicach pojawiła się taka nietypowa konstrukcja. Nie jest to specjalne siedzisko dla dzieci. Mieszkańcy uważają, że mimo wszystko inwestycja się udała. Fajnie zielenie, tu posadzone, bardzo ładnie. No, niedawno to zrobili. No. Czyli tak się podoba, tylko troszkę to podnieść, tak? Podoba nam się. Nie podoba się za to miasto, które już przekazało wykonawcy, że błąd musi naprawić. Ma jeszcze na to około 2 tygodni. Liczymy na to, że z początkiem listopada my to już odbierzemy bez usterek, bo no, w tym momencie też jakby jeździmy tam, oglądamy to, jak to wygląda, zwłaszcza kiedy mieszkańcy nam zgłaszają, że mają tam klęcznik, nie ławkę, więc też to widzimy, tak, więc na pewno będziemy to obserwować. No, wszystko wskazuje na to, że już faktem troszkę później niż miało to pierwotnie być zakończone, ale to wiadomo, tak, jest problem z dostępnością materiałów i tak naprawdę dlatego musieliśmy przedłużyć umowę z wykonawcą. Trudno było przewidzieć, że wykonanie będzie na tak niskim poziomie. Ale są i plusy. Efektem powstania 3 zielonych przystanków za 273 tysiące złotych ma być miejscowa likwidacja tak zwanych wysp ciepła. Średnio się mówi, że to jest różnica jakby w całym takim obrębie, kiedy dajemy więcej zieleni, tak o 5 stopni spada. Na razie tego efektu jeszcze pasażerowie komunikacji miejskiej nie poczują, ale za to korzystając z tego przystanku mogą przy okazji poćwiczyć przysiady.